Panie premierze, jeszcze raz. Nie odpowiada pan mi, nie odpowiada pan żadnym posłom na to. Ja chcę wiedzieć, najbogatszy kraj w Europie ma wielki problem. To jest pański cud gospodarczy. Z największego atutu zrobił pan największy problem, jeśli chodzi o złoża polskie. Nie odpowiada pan mi, nie chce pan wpuścić Solidarności. Ja jestem członkiem Solidarności, więc ja ich teraz tutaj reprezentuję. I upomną się o to i kibice, choćby do Śląska, mistrza Polski, i upomnę się o Solidarność i może jeszcze Kościół. Bo ja nie wiem, z kim ma należy rozmawiać, żeby wreszcie uzyskać odpowiedź. Jaki jest plan? Jest tragedia, panie premierze. Tragedia z polskimi złożami. Proszę wreszcie odpowiedzieć na to pytanie. Umówić się, porozmawiać. No nie, no proszę to, o to. Proszę powiedzieć, co pan zrobi ze złożami, jak zapewni pan emerytury ze złóż. Pan to obiecał. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, kilka pytań. Pierwsza rzecz, czy niszczenie polskiego górnictwa węgla kamiennego nie ma na celu tego, żeby importować energię elektryczną, na przykład z elektrowni jądrowej budowanej w Kaliningradu, bo teraz są linie przesyłowe ponoć budowane, proszę to odpowiedzieć. Sprawa następna, panie ministrze, czy nie niszczenie polskiego węgla kamiennego, eksploatacji nie jest po to, żeby pozbyć się silnych związków zawodowych, które są w szczególnej Solidarności na Śląsku? Następne pytanie, panie ministrze, czy pan wie o tym i co pan zamierza w tym zakresie zrobić? Przeciekają ogromne ilości pieniędzy na tak zwane czyste technologie węglowe od wielu już lat i to sobie jest kilkadziesiąt milionów złotych rocznie i z tego po prostu nic nie ma. Czy pan potrafiłby zrobić podsumowanie efektów, wymiernych efektów tych technologii? Czy jednocześnie większość węgla kamiennego jest importowana, jeśli chodzi o rynek detaliczny, który daje zysk, natomiast te kopalnie, które produkują na rynek energetyczny, mają wielkie problemy. Czy jest pan w stanie uregulować ten rynek? Dziękuję. Panie marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, proszę traktować to jako, raczej jako pytania, to co powiem, ale ja uważam, że to, co dzisiaj się dzieje, to jest takie nocne mordowanie polskich zasobów geologicznych. A trzeba patrzeć szeroko, bo zarabiać na zasobach geologicznych można, na węglu także można, tylko trzeba po pierwsze rozumieć związki przyczynowo-skutkowe w zakresie geologii, górnictwa i rynku i trzeba mieć krztynę patriotyzmu, żeby to zrobić dobrej woli. Odmawiam jakikolwiek sposób, że wy to macie. Nie macie tego, bo inaczej byście tego nie robili. I pani, w czym jest sprawa? Otóż sprawa jest głównie w złym prawie, w zarządzaniu organizacji państwa. To wy rządzicie już ósmy rok i w waszych rękach to było. Stawiacie ludzi kompletnie niekompetentnych. To, co się dzieje w tej chwili, mamy tak. Była pani minister, tak, wiceminister wasza, zostaje przeniesiona do jednej z dużych spółek. Spółka ma miliard zysków, po dwóch latach ma miliard strat, przechodzi do innej spółki i ta spółka teraz ma kupić kopalnię, którą ona doprowadziła do bankructwa. Tak, czy ja pytam, czy to jest prawda, czy ja się mylę? Polska ma 80% zasobów geologicznych Unii Europejskiej, jeśli chodzi o węgiel kamienny. I my importujemy węgiel. Z 10 wielkich producentów węgla kamiennego Polska jest na końcu. Jesteśmy jedynym, który w ostatnich 10 latach zmniejszył produkcję węgla. Wszyscy zwiększyli to, niektórzy nawet dwukrotnie. I zarabiają na tym. My nie. To jest wasza wina, wyłącznie wasza wina i powinniście teraz przeprosić społeczeństwo za to i po prostu doprowadzić do tego, że polskie górnictwo będzie przynosiło zysk. Dziękuję to można bardzo. Zrobić, a wy tego nie chcecie. Dziękuję nie umiecie, bardzo, bo panie nie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jak wiemy, każdy zakład górniczy bazuje na prawie do informacji geologicznej, na prawie do użytkowania górniczego, na koncesji, na poszukiwanie, rozpoznawanie, eksploatację. To są nierozdzielne dokumenty. I teraz państwo chcecie, żeby były zakłady górnicze zbywane w całości albo w części. Co oznacza, do jakiej części będzie przydzielony ten na przykład koncesja. Mało tego, jeżeli zakład górniczy sąsiaduje z drugim, a tak bywa, to często wykorzystują własną, wspólnie infrastrukturę, szyby, wentylację i tak dalej. I teraz wyłączenie jednego zakładu górniczego oznacza straty dla drugiego obok. Sprzedanie części koncesji oznacza, części zakładu górniczego oznacza, że koncesja będzie musiała być jakoś podzielona. To jest niemożliwe. A skoro niemożliwe, to znaczy, że musi być uznaniowe. Główny geolog kraju to rozsądzi? Nie wiadomo kto. Powinien główny geolog kraju, to znaczy uznaniowość. Proszę państwa,
to, na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć, wczoraj minister w ogóle nie udzielił odpowiedzi. Może pani premier udzieli odpowiedzi? Prawa jest taka, na to pytanie panie prawdopodobnie pośle, zna odpowiedź firma Roland Berger niemiecka, która współpracuje w Berlinie, która jest w Berlinie. I ta ma wiedzę, nie polski rząd o polskich kopalniach, tylko pełną wiedzę o polskich kopalniach jest w Niemczech. Po co? Po to, żeby przejąć część naszych złóż. O to wam chodzi dzisiaj. Przystępujemy do punktu. Panie marszałek, Wysoka Izbo. W 2006 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował analizę efektywności poszczególnych źródeł odnawialnych źródeł energii i wtedy wyszło nam, że w Polsce tak naprawdę dwa źródła są efektywne. To jest biomasa, biopaliwa i geotermia. Ta ustawa niczego nie rozwiązuje, w związku z czym ta data też nie ma specjalnego znaczenia z tego punktu widzenia. I oczywiście rząd o tym nie wie, że taka analiza została wykonana, sam takiej analizy do dzisiaj nie wykonał. Nie wie, że coś takiego jest zrobione, wprowadza coś, co niewiele zmienia, a jednocześnie w zasadzie polska polityka surowcowa, także w odnawialnych źródłach energii, pada, jest zupełnie, leży. I teraz moje pytanie jest takie, gdzie jest pisany scenariusz polityki surowcowej w ogóle w Polsce? Tego nie znacie analizy i tego pewnie też nie wiecie. Chyba, że wiecie, to proszę powiedzieć. Głosujemy.